Ostatni punkt, Katarzyna Górska. Raz jeszcze mówię dobry wieczór i od razu witam naszych i Państwa oczywiście i moich gości, komentatorzy. Tak jak miało być, tak jest. Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk na swoich miejscach. Witam serdecznie, panowie. Dobry wieczór. 800 plus zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że rząd jutro zajmie się przygotowaniem ustawy, między innymi tej dotyczącej wprowadzenia 800+, przy czym to dość prosty dokument. Dzisiaj pan poseł Piotr Kaleta mówił to na naszej antenie, czyli po prostu zmienia się 500, wpisuje się, wyciera się 500, wpisuje się 800 i można procedować. Pan przewodniczący Donald Tusk mówi, no to jeżeli tak, to teraz, zaraz, natychmiast, ma być na Dzień Dziecka. Co prawda politycy Platformy Obywatelskiej wczoraj reagowali w sposób dziwny, bo część mówiła o, że to jest powrót koryta plus. Pan marszałek Borusewicz w rozmowie z portalem niezależna.pl mówił, że jak to z naszych będzie płacone, to niech się PiS złoży na to. No ale dzisiaj pan Donald Tusk mówi, że jednak Platforma chce, bo tak naprawdę to on mówił o waloryzacji, więc PiS realizuje jego program. W ogóle jego program, bo przecież jak Państwo pamiętają, to premier Ewa Kopacz wymyśliła 500+, tylko zapomniała o tym powiedzieć, bo zapracowana była, innymi sprawami się zajmowała akurat. No a dzisiaj też Donald Tusk, jak się okazuje, wymyślił 800+. Marian Kowalski jak na to patrzy? Widzę, że szczególnie rozbawiła wypowiedź pana marszałka Borusewicza. No, no wiedzą państwo, ja naprawdę zaczynam traktować tych ludzi, którzy chcą rządzić Polską, jak bandę z kompletnych durniów. Sami wywołali wilka z lasu, mówiąc, że inflacja przeżera to 500+ i to jest realnie warte już tam 350. No to jak oni taki komunikat puścili, no to tylko głupi by nie skorzystał z okazji, żeby zareagować. No i Prawo i Sprawiedliwość zareagowało. No chcieli te Tuskowcy, żeby inflacja była w jakiś sposób tutaj zbalansowana. No to została, to też im się to nie podoba. Ale ja powiem tak, ja zwróciłem uwagę, że tutaj ta cała opozycja to w zasadzie niczym mentalnie się nie różni od aparatczyków PZPR-owskich. Oni też myśleli, że tylko oni mogą rządzić, że całe państwo jest ich i wszystkie pieniądze są ich. A wszelkie przejawy jakiejś samodzielności obywateli to była spekulacja, nadużycia i tak dalej. I z tym 800+. To znowu się okazuje, że te pieniądze to są ich, tej władzy, która jest chwilowo w opozycji i z tego powodu cierpi. To są ich pieniądze, ktoś im kradnie te pieniądze i przepije i będzie marnował. Tymczasem to nie są żadni liberałowie, są totalniaki w stylu bolszewickim. Wszystkie pieniądze są ich, całe państwo jest ich, tylko oni mogą rządzić. Tymczasem ja uważam, zresztą tak samo jak partia rządząca, że te pieniądze, które są w obiegu publicznym, są pieniądze Polaków, obywateli. A obowiązkiem rządu jest tak tymi pieniędzmi gospodarować, żeby po pierwsze było wiadomo, co się z nimi dzieje, gdy w formie podatków trafiają pod nadzór Ministerstwa Finansów, czyli rządu, że to nie wyparowuje, bo ja pytam, co się stało z tą forsą zarządów Platformy i jej poprzedników, że ciągle nie mieli pieniędzy, a jednak gospodarka jakoś tam się toczyła. Przecież nie przewracali się ludzie z głodu i biedy na ulicach, wszyscy pracowali. Gdzie ta forsa poszła? To jest fundamentalne pytanie. I tu mi się przypomina taka scena z filmu Kontrakt. To chyba Zanussi nakręcił. Taki aparatczyk PZPR-owski, to rok 80. Takie pierwsze jakieś tam niepokoje przed Solidarnością się odbywają i on mówi, no my partyjni to też jesteśmy za wolnością, ale ktoś tym musi kierować. No, taką kwestię wygłosił Janusz Gajos, grający partyjniaka. I tak samo Tusk. No my też jesteśmy za tym, żeby, ale to nasze pieniądze nam zabierają. I ta filozofia tych pseudoliberałów niczym się nie odróżni od filozofii tego betonu bolszewickiego, który myśli, że wszyscy ludzie, wszystkie pieniądze i wszystko to jest ich własność i teraz cierpią srodze, że utracili nad tym
kontrolę. To są po prostu totalniaki, a nie żadni liberałowie czy nawet demokraci. I Paweł Piekarczyk, no tak, to pan marszałek, były marszałek Senatu, pan Bogdan Borusewicz mówi, że jak to z naszych będą znowu płacić, to niech się pisowcy złożą i oni sobie wypłacają. Jakby to tylko, przepraszam, sobie wypłacali, albo no nie wiem, członkom, dzieciom członków Prawa i Sprawiedliwości, no ale to już zostawmy, no bo to rzeczywiście pan marszałek sprowadził ten temat do jakiegoś no, dość prostego, tak to nazwijmy, absurdu. Ja powiem tak, myśli pana marszałka Borusewicza są tak samo bełkotliwe, jak jego wypowiedzi. Natomiast rzeczywiście mieliśmy, znaczy mamy takie sprzeczne informacje, bo z jednej strony część polityków Platformy mówi, nie ma pieniędzy. Drudzy mówią, kupują głosy. Za chwilę Donald Tusk mówi, no to wprowadzajmy, ale teraz. No ale pojawiają się inni, którzy mówią, ale że to inflację podwyższy i jeszcze powołują się na wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości, co prawda sprzed roku. No, jeżeli to już patrzeć na to, jak się też rzeczywistość zmienia, jak się też zmienia sytuacja ekonomiczna i inflacyjna przez ten rok, no to ale tu już zostawmy to. W każdym razie, jak ty, Pawle, na to patrzysz? Bo ja mam wrażenie, że ogłoszenie tej propozycji wywołało jakiś niesamowity chaos po stronie opozycyjnej, że to jest tak, że tutaj już nikt nad tym nie panuje, że to jest taki strumień świadomości. Trochę, znaczy po pierwsze wydaje mi się, że pan marszałek Borusewicz, który jak przypominam takoż musi odejść, oprócz Grodzkiego, który musi odejść, jest, on powiedział przez pomyłkę być może, a może niechcąc mu się wypsło, on powiedział jednak nie absurd, tylko jakąś prawdę. Dlatego, że te transfery społeczne, takie powszechne transfery społeczne, takie jak 500+, jak 300+, jak 13. emerytura, czy kolejna emerytura, jak waloryzacje emerytur, takie transfery społeczne, jak różnego rodzaju, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku, one po prostu kierują pewien bieżąco przypływający do budżetu strumień pieniędzy w miejsce, z którego nie można ukraść. I to jest tak, że jakby dopóki takich transferów nie ma, to można sobie do tego strumienia budżetowych pieniędzy podejść i skierować go... Z wiaderkiem. W jakieś właściwe miejsce. Jakieś miejsce, w którym ci dobrzy będą z tego mieli i w którym to nie będzie, nie wiem, dawanie pieniędzy bez sensu. Natomiast w sytuacji, w której ten strumień jest, jak powiem, dzielony i puszczany w różne takie strony, jest niezwykle trudno to odwrócić i niezwykle trudno te pieniądze wziąć dla siebie pod stołem, obok i tak dalej. I to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Przy czym jakby tutaj logiki nie znajdziesz. No jest też słynna sprawa tej komisji, która ma badać rosyjskie wpływy, której z jakiego powodu oni się boją. Przecież to ja od nich słyszę bez przerwy, że jako listę szpiegów, tam listę agentów wpływu ruskich i otwiera je oczywiście Kaczyński i Macierewicz. No to taka komisja powinna być dla nich prezentem, że oni będą mogli przyjść i przedstawić dokumenty na to, że właśnie tak jest. A oni tymczasem nie chcą. Nie, słuchaj, ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo ja przypominam, że to właśnie oni się domagali, oni w postaci Donalda Tuska domagali się właśnie jak najszybciej, tam w ciągu miesiąca, trzech tygodni powołania tej komisji. Pan przewodniczący Tusk nawet pewnymi zeznaniami się posługiwał, mówił, że straszne rzeczy, już w ogóle wszystko w zasadzie odkrył, no ale ta komisja śledcza to już tak, żeby tylko pieczęć przybić, no ale okazało się, że jednak nie może się tymi zeznaniami posługiwać. Tak po dwóch dniach się okazało. Zmiany liczby 500 na 800 jest to oczywiście słuszny ruch, bo rzeczywiście inflacja się podniosła i część tego z wartości tego 500+ zjadła. W związku z tym trzeba to jakoś wyrównać. W zeszłym roku pewnie nie można było, no bo był bardzo niepewny czas wojenny. Teraz
wydaje się, że sytuacja się nieco, pomimo że jakby nadal wszystko trwa, no to sytuacja się w tym nowym miejscu jakoś stabilizuje i można zacząć o tym odpowiedzialnie myśleć. To znaczy właśnie tak, żeby nie nakręcić dodatkowej inflacji, żeby nie narobić sobie dodatkowych kłopotów. I myślę, że to jest w miarę dobry ruch. Natomiast rzeczywiście ten wrzask, który tym razem przyjął formę takiej kakofonii, to znaczy każdy woła swoje, jak wszyscy jakimś takim wolapikiem gadają, i to w ogóle jest niezwykle, to by było niezwykle zabawne, gdyby nie to, że jakby wiemy wszyscy, że są jacyś ludzie, którzy temu wierzą. Marian Kowalski. No, ale zwróćcie Państwo uwagę na pewną rzecz. Przecież te autorytety ekonomiczne, te wszystkie Leszczyny, ci Petru, oni nie mają zielonego pojęcia, do czego służy pieniądz w gospodarce. No, według nich pieniądz to powinien być odbierany obywatelom w postaci podatków i zamykany na klucz. I koniec. Bo jak obywatele dostaną i to, co będą palić w piecu i tych pieniędzy nie będzie, to jest nieprawda. Te pieniądze, które trafią akurat do tych grup, które mają największe potrzeby konsumpcyjne, natychmiast będzie szedł do gospodarki. Oni nie rozumieją. No Wokulski mówił, że w interesach nie są ważne spodziewane zyski, tylko szybki obrót pieniądza. To pieniądz ożywia gospodarkę. Musi być w ruchu. A jak mówię, tacy ekonomiści jak pani Leszczyna, Poloniska, jakie ona ma pojęcie? Czy ona prowadziła kiedyś własny zakład jakiś handlowy? Czy prowadziła firmę? Nie. Ona mówi, że pieniądze trzeba odebrać, zamknąć na klucz i tak będzie najsprawiedliwe i nie będzie inflacji. No nie będzie inflacji. Tylko wysłać do Niemiec przede wszystkim. Tylko to będzie gospodarka całkowicie, to schładzanie gospodarki słynne kilkakrotne i już w czasach AWS-u jeszcze. Więc cały czas żyją tym, bo oni i tak się, jak to się mówi, rząd się sam wyżywi, jak Urban mówił, tylko nie zdają sobie sprawy z tego, że są sklepy, sklepiki, restauracje, które potrzebują pieniędzy swoich klientów i to musi iść w ruch. I rząd, który będzie trzymał te pieniądze pod kluczem, zamorduje gospodarkę, doprowadzi ludzi do nędzy i bezrobocia, ale te mózgi, które nigdy w życiu, jak mówię, nie zarobiły uczciwie żadnych pieniędzy. No program Pierwsza Praca to bycie politykiem i takim psim swędem, jedni za PZPR-u, drudzy po okrągłym stole i tacy pozjadali wszystkie rozumy. Ludzie bez żadnego doświadczenia życiowego nie mają pojęcia o normalnych realiach. Nie wiedzą, że rodzina pieniądze, które otrzyma w ramach tych programów, czy ci starsi ludzie, emeryci, natychmiast wydają tam, gdzie to potrzeba, na samym dole tej drabiny ekonomicznej. No ale do kogo my to mówimy? Do ludzi, którzy całe życie, ja mówię, rozwalają się w miękkich fotelach za biurkami i znają życie, że tak powiemy, z takich papierowych raportów, które im dostarczają urzędnicy. To jest hańba, że takich, jak ja mówię, pierdzi stołków, ludzi mają dwie lewe ręce i lewy łeb, naród polski przez wiele lat zatrudniał. No, ja bym była, mówiąc szczerze, i tak zaskoczona, gdyby wszyscy czytali te tabele dostarczane przez urzędników. Mam wrażenie, że sytuacja jest jednak jeszcze gorsza. No ale nic, szanowni państwo, obserwujemy, rozmawiamy i będziemy to komentować. Dziś stawiamy kropkę. Marian Kowalski, bardzo. Paweł Piekarczyk byli państwa i moimi gośćmi, ale szanowni państwo, wieczór w Republice się nie kończy. Jeszcze komentowania polityki będzie dużo, więc proszę z nami pozostać. Do zobaczenia.